Drodzy przyjaciele legalnej kultury, cieszę się, że jest nas coraz więcej, że mamy coraz większą świadomość tego, że kultura kosztuje i że można ją wspierać, kupując płytę, książkę, idąc do kina, do teatru, bo razem tworzymy tę kulturę, więc pozdrawiam was bardzo serdecznie i bądźmy w tym wszystkim razem. My twórcy i wy odbiorcy. I czasami zamieńmy się, bo ja też czasami jestem odbiorcą. Wy czasami jesteście twórcami, więc twórzmy razem piękne rzeczy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mateusz Banasiuk. Byłem w szoku, kiedy kilka dni temu zapytała mnie jedna znajoma, czy można film, w którym teraz gram, Furioza, obejrzeć bokiem. Byłem w pędzie, jechałem na próbę i na początku nie do końca zajarzyłem, o co jej chodzi, że jak bokiem. Myślałem o jakichś pokazach przedpremierowych, które się wydarzały gdzieś wszędzie w Polsce, ale jakby dopiero jak wsiadłem do samochodu, zrozumiałem, że jej chodzi o to, żeby film obejrzeć bokiem, czyli jakby nie w kinie, nie gdzieś tam na jakiejś platformie streamingowej, tylko jakoś nielegalnie. Zdziwiłem się, bo to jest osoba, która mnie dosyć dobrze zna, wie co robię, wie czym się zajmuję, wie, że żyję z aktorstwa, to jest moja praca, utrzymuję się z tego, więc naprawdę byłem w szoku, zwłaszcza, że to jest osoba, którą stać na to, żeby pójść do kina. Poza tym umówmy się, naprawdę, kina tak często robią różne promocje w środku tygodnia, w ciągu tygodnia, że to nie jest aż taki wielki wysiłek finansowy, żeby pójść docenić artystów i obejrzeć ich film normalnie w kinie, w fajnych warunkach, a nie na telefonie komórkowym z beznadziejnym dźwiękiem. Bo po to to robimy, żeby to była fajna jakość i naprawdę włożyliśmy w Furiozę mnóstwo serca. Więc nie da się filmu obejrzeć bokiem, a jeżeli się da, to jest nie fair, bo można też, nie wiem, wyciągnąć bokiem towar ze sklepu i tak naprawdę to jest teoretycznie możliwe. Można wyciągnąć towar bokiem ze sklepu, tak samo jak można film bokiem obejrzeć, ale to jest nie fair w stosunku do twórców, którzy zainwestowali swój czas, pieniądze, którzy studiowali wiele lat i którzy chcą dostarczyć jak najlepszy produkt, bo o to chodzi. Produkt dobry kosztuje. Wszystko kosztuje. Aktorzy chcą być dobrze wynagradzani, dźwiękowcy, cała ekipa, oświetlenie, technika, naprawdę ci ludzie zarabiają pieniądze i jest ktoś taki jak producent, który musi znaleźć na to wszystko pieniądze i im uczciwie za to zapłacić. I żeby te pieniądze wróciły w jakikolwiek sposób do producenta, ludzie muszą pójść do kina. Inaczej nie da rady, po prostu nie będzie miał pieniędzy na kolejne projekty. Będziemy oglądać jedynie badziew, który można nagrać telefonem komórkowym. Jakieś, nie wiem, proste relacje, bo słuchajcie, zrobienie filmu to jest naprawdę trudna, czasochłonna i kosztowna rzecz. Doceńmy artystów i pójdźmy do kina na ich projekty, jeżeli chcemy to zobaczyć. I jeszcze coś takiego powiedziała moja znajoma, że teraz chyba jeszcze nie jest dostępne, ale pewnie po premierze już będzie dostępne. I ja myślę sobie, Jezus, no pewnie będzie, pewnie ktoś usiądzie na widowni, wyciągnie cichaczem telefon komórkowy albo jakąś kamerę mini i będzie tak siedział przez 2 godziny i nagrywał. I to, nad czym my naprawdę spędziliśmy prawie 50 dni, czyli ustawianie światła, dźwięki, robienie całej muzyki w niesamowitych studiach, żeby to wszystko świetnie brzmiało na głośnikach, żeby widz usiadł w kinie i był otoczony tym dźwiękiem, żeby widział piękny obraz, a nie coś, jakąś pikselozę, jak my to nazywamy, żeby miał niesamowite zdjęcia. To naprawdę trwa bardzo dużo czasu i sobie weźmie i to wszystko obejrzy na takim telefonie, gdzie coś pierdzi na telefonie, no to szkoda, no szkoda naprawdę, bo to jest półprodukt wtedy. To nie jest to, co my chcemy wam zaoferować, czyli produkt najwyższej jakości, bo taka jest Furioza, taki jest nasz film, ale nie tylko Furioza, naprawdę ja znam mnóstwo filmowców, doceniam ich pracę i robimy świetne rzeczy w Polsce i doceńmy ich. Jedyny sposób, jak możemy ich docenić, to pójść na ich filmy do kina. A jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz, że jesteśmy po pandemii. No, jeszcze nie jesteśmy po pandemii, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby już totalnie o niej zapomnieć. Coraz więcej ludzi się szczepi i instytucje kultury zaczęły być dostępne dla widzów. Tak długo czekaliśmy na to, żeby móc się spotykać, ale odzwyczailiśmy się od tego. Przyzwyczailiśmy się do tego, że można sobie siedzieć w domu, poleżeć sobie, coś włączyć, wyłączyć. To jest wygodne, ale fajnie jest pójść do kina, spotkać się na randce z przyjaciółmi, ze znajomymi, potem pójść do jakiejś restauracji, do baru. Zacznijmy znowu wychodzić z domu, zacznijmy się spotykać. Ja nie mówię, że oglądanie projektów na platformach streamingowych jest czymś złym, ale w życiu jest super różnorodność. Fajnie, jeżeli się ma to i tamto, a jeżeli nie będziemy chodzić do kina, to one się wszystkie pozamykają i zostaną już tylko platformy streamingowe.
Słuchajcie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Platformy streamingowe to jest fantastyczna rzecz. Jest wybór produkcji z całego świata, filmy, seriale. Naprawdę jest niesamowita oferta na platformach streamingowych przeróżnych. Ja tutaj nie chcę żadnej platformy wymieniać, bo mamy ich już kilka. I fajnie, że mamy różnorodność. Ale kino, no kino to jest jakieś inne celebrowanie filmu. No kino to jest święto dla mnie. Kino, ja od zawsze pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak chodziłem do kina, to było dla mnie wydarzenie. Inaczej się ten film oglądało. Pamiętam, jak poszedłem kiedyś na Króla Lwa. No to... To na wielkim ekranie zobaczyć te dżungle, te zwierzęta, usłyszeć tę muzykę, która była stworzona, no to coś pięknego, no to rzeczywiście w kinie inaczej się ogląda film. Więc nie zapominajcie o kinie, nie zapominajcie o nas i nie kradnijcie filmów, bo to nie jest okej, to nie jest fajne po prostu. No i w ten sposób spowodujecie, że jakość tego, co my robimy, będzie coraz gorsza, bo no to nie będzie pieniędzy, bo... Bilet do kina to jest taka cegiełka. Cegiełka dla twórców. Dla twórców, których lubicie, których cenicie. I jeżeli chcielibyście, żeby oni coś jeszcze w życiu zrobili, to zakupcie tę cegiełkę. To nie jest dużo, naprawdę. A w ten sposób możecie spowodować, że produkty, projekty, że projekty, które dla was robimy, będą na najwyższym poziomie. Bo na to jest szansa, na to mamy możliwości. Jedyne, co potrzeba, to was. Potrzebujemy was, widzów, w kinach. Na początku nie traktowałem aktorstwa jako coś, co może być moją pracą i takim, nie wiem, celem w życiu, bo mój tata, przez to, że był aktorem i zabierał mnie na przedstawienia, to traktowałem to totalnie naturalnie, że to jest jakaś część naszego domu, naszego życia, funkcjonowania. Nie myślałem o tym jak o pracy, a potem spróbowałem i okazało się, że to jest całkiem fajne, przyjemne, że dostarcza mnóstwo emocji, że to jest jakaś adrenalina, że to jest różnorodność, poznawanie fantastycznych ludzi. Wkręciłem się na maksa, więc pomyślałem, no dobra, spróbuję, zaryzykowałem. Poszedłem w to na całość, bo tak jest z aktorstwem, że jeżeli chce się ten zawód uprawiać, to nie da rady, trzeba się temu totalnie poświęcić. No i udało się, no. To jest też kwestia trochę szczęścia, no. Może różnych czynników, ale szczęście też tu jest potrzebne. No i ja miałem dużo szczęścia, bo robię piękne rzeczy. No film Furioza to coś niesamowitego. Taka przygoda i to, że dostałem taki materiał do zagrania, tak inny ode mnie, tak odmienny od tego, co do tej pory zrobiłem. No to jest duże szczęście, że reżyser Cyprian Oleński dostrzegł we mnie swojego głównego bohatera. Teraz robię kolejną produkcję, Nie cudzołóż i nie kradnij. To jest zupełnie inna rzecz, zupełnie odwyrtka w drugą stronę. Zdarzyło mi się zagrać w komedii romantycznej i chciałem pokazać, że w takiej formie też potrafię się odnaleźć, więc u mnie jest ta różnorodność. No, gram w teatrze, w serialach, w filmach, więc no, mam dużo szczęścia. Idąc w ten zawód, mając ojca aktora, wiedziałem, jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa, jakie są zagrożenia, że mogą być różne momenty w życiu, więc ja już nie szedłem w to tak z takim wielkim od razu super hurra, tylko zdawałem sobie sprawę, że może pójść różnie, ale wierzyłem w siebie na maksa, bo tutaj potrzebna jest wiara w siebie, jak się to robi. I ona się przydaje w takich chwilach słabości, kiedy przegrywamy jakiś casting, kiedy gdzieś nam coś nie wyjdzie, kiedy czytamy jakąś krytyczną uwagę gdzieś w internecie, nie wiem, na portalach plotkarskich czy gdziekolwiek indziej. Przydaje się wiara w siebie. A wiara w siebie jest, zdobywa się ją takimi momentami jak premiera filmu Furioza, która jest teraz i która po prostu powoduje, że dostaje się wiatr w żagle, bo naprawdę zebrałem mnóstwo pozytywnych opinii na temat filmu, na temat swojej roli i to powoduje, że człowiek nabiera pewności siebie. Rzeczywiście Płynące wieżowce to był pierwszy film, dzięki któremu zaistniałem w świadomości świata filmowego i pewnie gdzieś tam zostałem zauważony, doceniony. Dostałem kilka nagród, co jest oczywiście... bardzo przyjemne w tym zawodzie, ale na początku, jak poszedłem na casting, to ja nie wiedziałem, kim jest Tomasz Wasilewski. On dopiero zaczynał, zrobił swój film z Katarzyną Herman. Potem zobaczyłem ten film, bardzo ciekawa propozycja filmowa. No ale jak przeczytałem scenariusz, to wiedziałem, że to jest to, że to jest coś dobrego, że to ma sens i że ten film... że ten film może być ważny. I od razu na casting rzeczywiście było pytanie, czy potrafię pływać.
I oczywiście ja potrafię, bo ja trenowałem długo pływanie, ale był jeden aktor, który potrafił, że powiedział, że świetnie pływa, i potem spotkaliśmy się już, kiedy dostaliśmy rolę na basenie, i rzeczywiście okazało się, że ja umiem pływać, a on nie za bardzo. No i powiem więcej, no to no, tu nie było szans, żeby przez te 3 czy 4 miesiące treningów zrobić z niego takiego profesjonalnego pływaka, bo tu ja szlifowałem, ja musiałem dociągnąć do zawodników, z którymi miałem zdjęcia, bo żeby nie odstawać od nich. I też chciałem, żeby moja sylwetka też wyglądała wiarygodnie, podobnie jak w filmie Furioza. Więc rzeczywiście aktorom nie można do końca ufać. Trzeba zawsze ich jednak sprawdzić na basenie. Podobnie było też z serialem Przystań, który kiedyś robiliśmy. To było 13 odcinków wieki temu. I tam też najpierw był pierwszy etap normalnie na takim studiu jak tutaj, a potem spotkaliśmy się wszyscy na basenie i wyszło szydło z worka, kto naprawdę umie pływać, kto nie umie. Dlatego tutaj przydają się różne umiejętności. Wszystko, czego się uczyłem wcześniej w dzieciństwie, na zajęcia dodatkowe, na jakie zapisywali mnie rodzice, pływanie, taniec, gra na różnych instrumentach, sporty, to wszystko się bardzo przydaje teraz. Jestem perkusistą w zespole Lawina. Gramy od czasu do czasu. Naszym wokalistą jest Bilgun Arjun Batar, jeszcze jest nasz gitarzysta Rafał Żukowski i Paweł Paszczyk na basie, czyli taki właściwie surowy rock. Instrumenty podstawowe, wokal, gitara, bas i perkusja. Lubimy takie surowe brzmienie, lubimy rockowe brzmienie, ale mamy różne inspiracje. Lubimy tworzyć muzykę, to jest gdzieś, to daje upust jakiejś mojej takiej innej wrażliwości. Bo ja zawsze słyszałem muzykę, rytm, to zawsze mi towarzyszyło w życiu od naprawdę najmłodszych lat. Wszystko kojarzyło mi się z muzyką, słyszałem melodię w dźwiękach otaczających mnie, więc jakoś zrozumiałem, że mogę to jakby przekładać na muzykę. I to jest naprawdę bardzo, bardzo sprawia mi dużą frajdę. Więc uwielbiam granie, uwielbiam grać od czasu do czasu takie małe kameralne koncerciki, bo to jest zupełnie co innego niż praca na filmie czy w teatrze, bo tam pracuję na jakimś tekście, scenarzysta coś tworzy, ja się tego uczę, mogę coś na to wpływać, a w muzyce, którą tworzę, mam absolutną wolność. Oczywiście są zasady tworzenia muzyki, czyli rytm, nie wiem, harmonia, współgranie z resztą, ale ogólnie w tworzeniu jest wolność. Mogę sobie robić co chcę. I to jest taka największa frajda, czyli wolność na tej perkusji, kiedy mam. I rzeczywiście tak, że ja się temu totalnie oddaję. Mogę tak wskoczyć w ten rytm i płynąć z tą muzyką. No niestety teraz nie mam czasu na muzykę, bo mam teraz taki intensywny czas aktorski. Premiera filmu Furioza i cała promocja z tym związana, bo chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, bo ten film jest naprawdę super, więc koniecznie go zobaczcie. Promocja serialu Pajęczyna dla Playera. Tam też miałem fajną rolę. Też usłyszałem w kuluarach, że ktoś powiedział Stefanu, że nie wiedział, że Banasiek potrafi tak zagrać, więc to jest naprawdę fajny komplement. Bo tam mam zupełnie rolę taką też inną niż te dotychczas. Za chwilę robię, teraz robię musical dwuosobowy w Teatrze Komedia z Arturem Chamskim, Big Bang, czyli Wielki Wybuch. No to jest totalny odjazd, no tutaj mogę poszaleć sobie, pośpiewać, potańczyć, więc to też jest jeszcze zupełnie coś innego. No i na muzykę na razie nie mam czasu, chłopaki z mojego zespołu muszą cierpliwie poczekać. Jak zamknę kilka projektów, to będę mógł wreszcie spotkać się z nimi w sali prób, bo dzieje się teraz u mnie bardzo intensywnie. No i zdjęcia do nowego filmu, który będzie miał premierę w przyszłym roku, Nie cudzołóż i nie kradnij. I to też jest totalnie dla mnie nowość, bo to jest czarna komedia, gangsterska komedia, jak nasi producenci mówią. Gwiazdorska obsada, naprawdę zazębiająca się o siebie historia, mega zabawna i trochę tak, właściwie tak grubo pojechana. Więc myślę, że jest fajnie i nie cudzołóż i nie kradnij. Oj, może być bardzo ciekawą i oryginalną propozycją dla naszych widzów.